Czy to będą normalne, pełnoprawne samochody? Jaka tu jest jakość w środku? Jakie wykonanie? Jakie systemy? Co tu mamy za silniki? I czy to naprawdę tyle kosztuje? Tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi. A ja dostałem w końcu szansę, aby własnoręcznie sprawdzić chiński samochód. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Powiem Wam szczerze, że przed tym testem omijałem wszystkie filmy, artykuły, wszystko co było związane nawet nie tyle z MG, co z chińskimi samochodami, bo chciałem mieć taką totalnie czystą głowę. Bo pewnie miałem tyle pytań co Wy, co to w ogóle jest i tak dalej. Dlatego chciałem do tego samochodu podejść właśnie z tak czystą głową, nie sugerować się czymś, nie mieć jakiejś wyrobionej opinii, że to jest dobre albo złe, jak to jeździ i tak dalej. I tak też było. Nie przeczytałem żadnego testu, nie obejrzałem żadnego materiału. Wsiadłem do tego samochodu z totalnie czystą głową. Bo bardzo zależało mi na takich swoich pierwszych wrażeniach i żeby je Wam po prostu przekazać. Ja dostałem od Was milion pytań. Dawno nikt nie pytał mnie o jakiś samochód, tak jak pytaliście o samochody chińskie. Także udało się to zrobić. Jestem, jadę. Za chwilę przechodzimy do mięsa. Jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, który dla moich widzów przygotował 20% rabatu na raport dotyczący używanego samochodu, którym jesteście potencjalnie zainteresowani. Czego dowiecie się z takiego raportu? Ano na przykład sprawdzicie, czy samochód, który w listopadzie 2021 roku wyglądał tak, natomiast kilka miesięcy wcześniej wyglądał w ten sposób. Ponadto sprawdzicie, czy ktoś nie grzebał czasem przy przebiegu takiego samochodu. Potwierdzicie jego specyfikację. Sprawdzicie historię sprzedaży i rejestracji, a do tego wiele innych rzeczy. I przypominam raz jeszcze, że klikając w link, który macie w opisie do tego filmu, raport pobierzecie 20% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. No i dobra, do rzeczy. Pewnie z 80% z Was, strzelam, ale tak zakładam, miało w głowie takie porównanie, czy takie pytanie, czy to jest, albo czy będzie lepsze od Daci. I muszę powiedzieć, że po tych kilku dniach testu jestem przekonany, że horyzont, na który patrzy MG, jest dużo szerszy. A problem, który może wywołać ten samochód na rynku, dotyczy dużo szerszego grona konkurentów. To wcale nie będzie tylko Dacia. Wiadomo, patrzymy w stronę Daci, bo horyzont cenowy, po prostu, nie ma co kombinować. Ale jeszcze jedna rzecz, bo byłem praktycznie pewny, że gdy będę nagrywał test tego samochodu, bardzo często będę używał zdania: no to jest jakieś tam, ale za te pieniądze. No to jest takie, ale za te pieniądze. No tutaj jest to, no ale za te pieniądze. A wydaje mi się, że pewnie to zrobię, na pewno to zrobię, ale nie zrobię tego za często. Także lecimy z tematem, zaczynamy od rozmiaru tego samochodu, żebyście wiedzieli, czym ja jadę, i standardowo otwieramy bagażnik. A ten dysponuje pojemnością 448 litrów. Jak na rozmiar tego samochodu to może nie jest jakaś wartość szałowa, tym bardziej jak spojrzymy na ten bagażnik, to on też jakiś przeogromny nie jest, ale wystarczy otworzyć podłogę i jeśli nie ma tam koła dojazdowego, to mamy tu w zasadzie drugi bagażnik. I myślę, że gdybym korzystał albo potrzebował skorzystać z tego bagażnika w ten sposób, to ja bym się tutaj spokojnie zmieścił. Ale sprawdźcie to, bo patrząc na ten samochód na przykład w salonie, pamiętajcie, że w salonie samochody wydają się większe niż w rzeczywistości są, więc sprawdźcie bagażnik, jak nie jesteście pewni, weźcie jedną czy dwie walizki, które macie w domu i po prostu się przypasujcie. Ale zwracam uwagę na jedną rzecz, ten bagażnik nie otwiera się za wysoko, także przypasujcie się, żebyście się po prostu o niego nie uderzyli. Mógłby się na pewno otwierać wyżej. Natomiast wskoczmy do tyłu. I powiem szczerze, że tutaj jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem. Przypominam, mam 182 cm wzrostu, przestrzeni przed kolanami mam tutaj ogrom. I przyznam, że trochę mnie to zaskoczyło, bo zakładałem, że nie będzie źle, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak dobrze. Naprawdę przestronność na kanapie to jest wielkie wow. Podoba mi się też to, że praktycznie nie mamy tunelu środkowego, bo to ułatwia poruszanie się z tyłu. No i zobaczcie na Grześka. On ma 192 cm wzrostu. Będziemy go w tej chwili sadzali za mną, żeby nie siedział sam za sobą, bo faktycznie dwumetrowiec za dwumetrowcem to może nie jest najczęstsza konfiguracja, no ale powiedzmy, że ja bym go podwoził,
i wsadziliśmy go za mnie. I zobaczcie, on się tutaj naprawdę zmieścił. Nie ma może tyle miejsca co w S-klasie, ale to jest oczywiste. I tak samo nad głową, on tutaj w dach nie uderza. I zwrócę Wam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie na to. Nie dość, że ten dach panoramiczny jest tak ogromny, to coś, co nie zdarza się tak często właśnie przy tego typu rozwiązaniach. Można go otworzyć. Ja nie jestem wielkim fanem szyberdachów, bo dachy panoramiczne już ok, ale to nawet na mnie robi naprawdę bardzo duże wrażenie. Naprawdę sztos. Dobra, to tyle odnośnie tej tylnej części, a teraz sprawdźmy, co dzieje się pod maską. A znajdujemy tu czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,5. Dysponuje on mocą 162 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 250 Nm. Samochód ten rozpędzi się maksymalnie do 190 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,9 sekundy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę i czy to było widać, ale ja będę tutaj zwracał uwagę właśnie na te szczegóły, których się w zasadzie najbardziej obawiałem. Chiński samochód, niedrogi samochód. Jak otwiera się maska, mamy siłowniki. Ile jest marek, może nie będę wskazywał, czy europejskich, czy japońskich, marek dużo bardziej prestiżowych, które nie potrafią tego tak zrobić. Wiecie, do kogo mówię szczególnie. Można? Można. Samym silnikiem zajmę się za chwilę, dodam jeszcze tylko, że mamy tutaj, co było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, siedmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynię automatyczną. Ale to, niestety, nie jest wszystko, co mam do powiedzenia na jej temat. Ale to za chwilę, zajmijmy się najpierw wnętrzem tego samochodu, wskakujemy na fotel kierowcy. No i wspomniałem przed chwilą, że bałem się tego częstego używania zwrotu jak za te pieniądze. To miał być zwrot usprawiedliwiający bardzo dużo rzeczy. Wiecie, w którym momencie ten samochód zamknął mi twarz pod tym kątem? Jak otworzyłem drzwi. Otworzyłem drzwi, tak jak powiedziałem, czysta tablica. Zobaczyłem te fotele. Fotele, które nie dość, że są, powiedzmy, skórzane. Wiadomo, że to nie jest prawdziwa skóra, ale powiedzmy, że są skórzane. Ale jak zobaczyłem wygląd, jak zobaczyłem, że one tutaj wyżej mają alkantarę, nie znam się na tych materiałach, ale pewnie to jest alkantara, że to są fotele takie półkubełkowe, a jedziemy SUV-em, crossoverem, SUV-em, nieważne, czymś wyższym. A przede wszystkim, jak to wszystko wygląda. Powiem Wam, że moje pierwsze wrażenie, pierwsza sekunda po wejściu do tego samochodu, to powiedziałem, wow. A to jest chyba ostatnie słowo, którego spodziewałem się wypowiedzieć po wejściu do chińskiego samochodu. No ale tak po prostu było. Przekazuję swoje pierwsze wrażenia. Ale dobra, siadłem za kierownicą. Złapałem tę kierownicę. Czy czuć tutaj jakąś chińską tandetę? Totalnie nie, a wręcz powiedziałbym, że odwrotnie. Czerwone oprzycie. Całkiem fajnie to wygląda. Fajne logo. Mało piano black, ale takie, powiedzmy, szczotkowane aluminium. Skrzynia chyba zakoszona z BM-ki. Drugie wow. A trzecie wow, i tego się chyba najbardziej nie spodziewałem, jak zacząłem to dotykać. Staram się tego nie robić, szczególnie na wizji, więc tego, albo dobra, zrobię. To wszystko jest miękkie. Tutaj nic nie skrzypi, nawet ten wystający tablet. No jak będziecie go szarpać mocno, to pewnie będzie skrzypiał i może się nawet oderwie, ale nie po to są tablety w samochodach w tym miejscu. Nawet drzwi, już jak dotknąłem drzwi w tym miejscu, to po prostu powiedziałem, no nie wierzę. Nawet niżej drzwi, w tym miejscu, to wszystko jest mega miękkie. To wszystko fajnie wygląda. To wcale źle nie pachnie. O co kaman? Oczywiście mówię o cenie. No ale jest tutaj jeden guzik, który potrafi to trochę zepsuć. I ten guzik jest tu i nazywa się start-stop. I to nie jest guzik do start-stop, do systemu start-stop, tylko do uruchomienia albo do wyłączenia silnika. Chociaż oczywiście troszeczkę przesadzam, zaraz powiem o co chodzi, ale naprawdę pierwsze wrażenie i pewnie drugie, trzecie, czwarte też, po wejściu do tego samochodu, po obcowaniu z tym wszystkim, jeśli się tego baliście, a ja na przykład się tego bałem, to nie tyle moje obawy zostały rozwiane, co to jest naprawdę coś, czego nie tyle, że trzeba się wstydzić, czy MG musi się wstydzić, co wręcz się tym musi chwalić. Naprawdę samochód bardzo zaskakuje jakością wykonania.
Ale dobra, bo coś czuję, że za dużo chwalę, a myślę, że większość klientów, którzy nie znają jakiegoś produktu, raczej chce usłyszeć o wadach, a nie o samych zaletach. No to przejdźmy do tego. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął od kwestii obsługi klimatyzacji, która jest tutaj praktycznie w 100% dotykowa. Jest jeden przycisk, który możemy sobie nacisnąć w tym miejscu, ale tylko po to, żeby wywołać menu klimatyzacji, a potem powiem tak. Czasami mówię w testach, że są samochody, w których, żeby zmienić nawiew, temperaturę i tak dalej, trzeba znaleźć jakiś malutki przycisk, guziczek, jakiś suwaczek. Tu co prawda nie ma suwaczków, ale właśnie te mikroskopijne przyciski. Jedziesz, noc, pada deszcz, wyprzedzasz, słabe warunki i weź tutaj czegoś szukaj. Oczywiście możesz to zrobić później, albo możesz w ogóle tego nie zmieniać, ale ja nie jestem z tych, którzy raz ustawili klimatyzację w zimę i do lata jeżdżą na jednych nastawach. Ja z tego korzystam i korzystanie z tej klimatyzacji jest na pewno dość uciążliwe, wszystko jest dotykowe. A kolejną rzeczą jest sam ten ekran. On, jakby to Wam powiedzieć, jak macie na przykład tablety, one są w różnych specyfikacjach. Czyli macie tablet za 600 zł, za 1000, za 2000 i za 5. To jest taki tablet za 500. On jest dosyć wolny. On nie ma najlepszych grafik. Wygląda to po prostu starzej niż w tych najnowocześniejszych tabletach, mimo że jadę w bardzo nowym samochodzie. Ale myślę, że do tego akurat można się przyzwyczaić. To, do czego najtrudniej mi się było, czy jest mi się przyzwyczaić, to że te przyciski, które tutaj mamy, nie zawsze działają od razu. Czyli samo sterowanie, taka haptyka, precyzja tego nie jest po prostu najlepsza. Jeden przycisk działa od razu, wystarczy tylko na niego w zasadzie spojrzeć, pyk i jest wszystko ok, a drugi raz, dwa, trzy, cztery dotykasz i za piątym razem on dopiero zadziała. Jeśli ja miałbym coś tutaj poprawiać, to na pewno tablet, jego obsługa byłaby jedną z tych rzeczy. Fajną rzeczą natomiast jest to, że mamy tutaj Android Auto i Apple CarPlay, a mniej fajną, że one działają, ale niestety przy wykorzystaniu kabla. Ale znowu z trzeciej strony, i może to jest ten właściwy moment na użycie słów jak za te pieniądze, no to jak za te pieniądze, jeśli to ma być akurat wada, a nie jakieś oszczędzanie na kwestiach bezpieczeństwa i tak dalej, to jeśli miałbym coś akceptować, to łatwiej zaakceptować byłoby mi to. Ale dobra, szukamy kolejnych wad. Jakość kamery. No powiem Wam szczerze, że o ile ten tablet oczywiście jest słabszy, ale jest do zaakceptowania, to kamera to już jest, nie wiem, jakby kupić za 150 zł taką kamerkę. Ostatnio testowałem kamerę za niecałe 300. No to tam jakość tych nagrań, na przykład, które bym oglądał tutaj, byłaby jakieś 45 razy lepsza. Jakość obrazu przekazywana przez kamerę jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słaba. A taka rzecz chyba nawet dziwniejsza. Jak wrzucicie sobie wsteczny, wiadomo, włącza się kamera. A mamy tutaj taki system, teraz go chyba nie widać, nie wiem czy zobaczycie, że po wrzuceniu kierunkowskazu widzimy obraz z kamerki przy lusterku. To jest fajne, ale dziwną rzeczą jest to, że jak cofacie, macie włączony wsteczny i wrzucicie kierunkowskaz, to zniknie obraz z kamery z tego, co dzieje się z tyłu, a przełączy się, czy włączy się widok tego, co dzieje się w lusterku. Ja bym raczej wolał widzieć, co dzieje się za mną, jak cofam. No ale tak to dziwnie jest. Nie znalazłem, jak to przestawić. Może można, jak wiecie, ale ja na razie mam tak, że jak wrzucam wsteczny i wrzucam kierunkowskaz, to nie widzę obrazu kamery z tego, co dzieje się z tyłu, tylko widzę, co dzieje się po boku samochodu. Takie dziwne rozwiązanie. Dla odmiany fajną rzeczą jest to, że mamy tutaj auto hold, a to jak wiecie, nie jest niestety jeszcze standard we wszystkich samochodach, że użyję tego słowa, bardziej prestiżowych marek. No ale teraz do tego, co w tym samochodzie dla mnie jest najsłabsze. Pamiętajcie tylko, że tutaj bardzo ważnymi słowami są słowa dla mnie. Jeśli nie oglądacie mojego kanału, może jesteście tutaj po raz pierwszy, to ja nie jestem, delikatnie mówiąc, fanem SUV-ów, crossoverów, samochodów podniesionych, więc nie jestem docelowo klientem takiego samochodu. Dlatego dla mnie pewne rzeczy, które dla Was są zaletą, dla mnie mogą być wadą i ja mogę zauważyć pewne rzeczy, na które Wy nawet uwagi nie zwrócicie. Pozycja za kierownicą. Po pierwsze, ja jak tutaj wsiadłem, to byłem przekonany, że siedzę na jakimś wysokim ustawieniu fotela, a okazało się, że siedzę najniżej jak można. I właśnie o tym mówię. Jak lubicie siedzieć wysoko, to dla Was to będzie plus. Ja natomiast chciałbym zdecydowanie siąść niżej. Oczywiście SUV-y to nie są samochody dla osób, które lubią jechać tyłkiem po ziemi, że tak to określę. Ale jednak fajnie by było, gdybyśmy tutaj wszyscy mogli znaleźć pozycję dla siebie. Czyli ja siadłbym niżej, Wy siedlibyście wyżej. No a tak się niestety nie da, bo tutaj najniższa pozycja dla mnie jest nadal za wysoka. Spróbuję Wam to jeszcze pokazać trochę inaczej, o co mi chodzi. Zobaczcie, gdzie ja mam głowę, a gdzie jest lusterko i
Może ten tablet nie będę mówił, że zasłania, bo on aż tak nie wystaje, ale zobaczcie, jak mała jest tutaj przestrzeń, którą ja widzę. Nie wiem, czy to kamera pokaże, pewnie nie, ale to jest dosłownie tyle tej przestrzeni, którą ja widzę. Zabiera mi to bardzo dużą część widoku w prawo. Gdybym siedział niżej, no to siłą rzeczy widziałbym więcej. No i też inaczej bym się czuł, ale zwracam Wam na to uwagę. Jak lubicie taką pozycję, super, ja nie przepadam. Natomiast to jest jeszcze do przeżycia, bo też zauważam po sobie, że z każdym dniem przyzwyczajam się po prostu do tej pozycji, tak jak do wszystkiego, i pewnie to by się stało dla mnie normalne. To, do czego przyzwyczaić byłoby mi się ciężej. Skrzynia i silnik. Sama dynamika tej jednostki, tu mamy 10 sekund, więc to może nie są jakieś szałowe wartości, ale do tego, do czego służy ten samochód, jest ok. I jak będziecie jeździć tym samochodem tak, jak nim się jeździć powinno, czyli raczej spokojnie, to tego, co zaraz powiem, też nie zauważycie. No ale ja jednak lubię samochodami pojeździć bardziej dynamicznie, gdzieś tam poskręcać, poprzyspieszać. I ta skrzynia jest mega dziwna. Mimo że mamy tutaj 7 biegów, czyli jest ok. Mimo że to jest dwusprzęgłówka, czyli w ogóle powinno być super, to ta skrzynia się gubi. Ta skrzynia na przykład w sytuacjach, podam przykład. Chciałem gdzieś tam zaparkować przy ulicy, zatrzymałem się, wrzuciłem wsteczny, naciskam gaz, nic się nie dzieje. Samochody za mną już jadą, robi ci się nagle ciepło. Wrzucam drive, nic się nie dzieje. Trzeba chwilę zaczekać. Podjeżdżam dalej, wrzucam wsteczny, jadę od razu. Pewnie to jest też kwestia przyzwyczajenia, ale zwracam uwagę, że tę skrzynię trzeba wyczuć. Kolejna rzecz. Ona ma czasami coś takiego, że ruszacie, zaczynacie jechać i nagle ona zmienia bieg. Gdzie w skrzyni dwusprzęgłowej, nawet jeśli ten bieg zmienia, to nie powinniście tego czuć. A tutaj potrafi nawet szarpnąć samochodem. Znowu w innej sytuacji jeździ bardzo dobrze. Ta skrzynia jest bardzo specyficzna i moje podsumowanie jest takie, że jeśli ten samochód kupi osoba, która będzie nim jeździć spokojnie, a tak się nim powinno jeździć, no umówmy się, to prawdopodobnie nawet tego nie zauważy, a myślę, że powie, że ta skrzynia jest super. Szczególnie jak przesiada się z jakiegoś słabszego samochodu, albo już jak miała manual, to wiadomo. Będzie tą skrzynią zachwycona. Natomiast jeśli mieliście do czynienia z dobrymi, szybkimi skrzyniami automatycznymi, to z tego zadowoleni raczej nie będziecie. Ale z drugiej strony, albo z trzeciej, albo z czwartej, prawdopodobnie się przyzwyczaicie, bo ten samochód będzie wymuszał na Was spokojną jazdę i wtedy tych wad raczej nie będziecie zauważać. Natomiast rzecz chyba najtrudniejsza w przypadku tego samochodu. Spalanie. Jak tym samochodem jeżdżę spokojnie, to im dłużej jeżdżę, tym spalam mniej. Moje najniższe spalanie to było jakieś 6,5 litra, ale to jest taka totalnie jednostajna prędkość gdzieś pod miastem, żadnych hamowań, przyspieszań. Coś takiego wtedy było. Natomiast jeżdżąc po Warszawie, jak są korki, to ja poniżej dychy jest mi zejść bardzo ciężko. Ja teraz jeżdżę po 40 na godzinę, mam 9,5. Jak wyskoczyłem za Warszawę, to tak jak mówię, 6,5-7. Ekspresówka to jest minimum, myślę, 8. A na autostradzie, tylko pamiętajcie, nie mówię o takim wyniku reprezentatywnym, bo nie przejechałem tutaj 1000 km, po prostu nie miałem kiedy, ale moje spalanie to było 10-11 litrów. Podejrzewam, że można mniej, ale to nie będzie 7, tylko raczej wyniki między 9 a 11 litrów na autostradzie, raczej na coś takiego bym się na Waszym miejscu szykował. I dodam też odnośnie wyciszenia, bo to jest ważne w trasie. Do 100-110 na godzinę naprawdę jest tu dobrze. Przy 140 już dobrze nie jest, słychać szumy powietrza. Ten samochód nie jest wyciszony źle, ale na pewno też nie powiem, że jest wyciszony bardzo dobrze. Sprawdźcie to, jeśli mielibyście zamiar jeździć dużo tym samochodem w trasę, bo też wyciszenie to jest kwestia mocno indywidualna, ale moja opinia jest taka, że to jest samochód wyciszony w miarę dobrze, ale na pewno nie rewelacyjnie. Natomiast w jeździe takiej codziennej po mieście jest bardzo dobrze, chociaż też bardzo słychać silnik przy mocnym przyspieszaniu. Powiem teraz coś dziwnego, ale mnie się ten dźwięk podoba. Może dlatego, że zaraz takiego dźwięku w ogóle nie będziemy słyszeć, tylko będzie ten gwizd silników elektrycznych. Słychać mocno silnik, jak tego nie lubisz, no to trudno, ja to lubię i ten dźwięk naprawdę słychać, więc być może też to sprawdźcie podczas jazdy testowej. Po prostu nie bójcie się naciskać gazu, poprzyspieszajcie, zobaczcie, czy to Wam odpowiada. Dla mnie jest ok. Nie powiedziałem też o zegarach, one są też dość specyficzne. Jest tutaj tego wszystkiego naćkane, jak ja to czasem mówię. I nie ma też jakoś szczególnie dużo ustawień, więc tutaj tego się nie spodziewajcie. Dla mnie też dobrze, że cyfrowo wyświetla się prędkość, bo po prostu wiem, ile jadę, a nie mogę tego zobaczyć na head-upie, bo takiego tutaj po prostu nie ma. Odnośnie audio, no jest i gra. Można je włączyć. Chyba się rozumiemy.
A, no jeszcze, bo bym zapomniał. Mamy regulowany, ale tylko do przodu, do tyłu podłokietnik, więc to jest super. Natomiast nie ma tutaj gdzie odłożyć telefonu. Można zakryć sobie te miejsca na kubki, ale to nie jest najlepsze miejsce na telefon, więc też taki problem tutaj zlokalizowałem. Zwrócę Wam też uwagę na zawieszenie, a w zasadzie zasugeruję, aby podczas jazd testowych pojechać na jakąś nierówną drogę, ponieważ jego charakterystyka jest w miarę komfortowa, ale jednak zdecydowanie nastawiona w kierunku zawieszenia bardziej sztywnego niż zawieszenia miękkiego. Ja to na przykład bardzo lubię, no ale nie wiem, jak jest z tym u Was. Także naprawdę polecam sprawdzić. No ale dobra, co prawda za często nie używałem tutaj tego argumentu ceny, ale może żeby go w ogóle zacząć używać, no to zadajmy w końcu to pytanie, ile takie cacko kosztuje? Ceny MG HS ze skrzynią manualną startują od kwoty 103 800 zł za wersję standard. Druga wersja Excite to 109 500 zł, a najwyższa Exclusive to 117 200 zł. Chętni na skrzynię automatyczną muszą zainteresować się minimum drugą wersją Excite za 115 200 zł, a prezentowana dziś najwyższa wersja Exclusive z automatem to 123 500 zł. Ciekawostką natomiast jest to, że oprócz lakierów i różnych wersji tapicerki, w zasadzie nie mamy tu żadnych dodatkowo płatnych pakietów czy też dodatków. Także wybór wersji wyposażeniowej powinien być bardzo prosty. No i tak, mnie się po pierwsze bardzo podoba taka polityka, gdzie nie musimy spędzać 2 tygodni nad katalogiem, dobierać każdej rzeczy, a potem i tak o czymś zapomnimy, tylko chcecie jakąś wersję, sprawdzacie co, gdzie jest, pyk, macie temat załatwiony. Mnie się to bardzo podoba. Wpływa to też na dostępność samochodu, na łatwość łańcucha produkcji, że to tak określę, bo tak jak pytałem chłopaków w salonie, ten model do tej pory dostępny był nawet od ręki. Teraz trzeba na niego zaczekać miesiąc, dwa, może nawet trzy, ale to i tak nie jest moim zdaniem długo w tych czasach przy tylu chętnych. Myślę, że nawet sam ruch w salonach o czymś świadczy. Co ja wchodzę do MG, to tam jest zawsze pełno ludzi. Tam są zawsze jazdy testowe, tam cały czas ktoś jeździ. Widać po prostu, że Polacy, użyję takiego określenia, rzucili się na te samochody. I dostałem od Was bardzo dużo pytań o tej Dacia, o której już wspomniałem. Czy to jest lepszy wybór, czy to będzie lepszy wybór niż Dacia? Powiem Wam, że te samochody są moim zdaniem nieporównywalne. Dacia nie ma ambicji, żeby być samochodem jakimś najlepiej wykonanym, najlepiej zrobionym, z najlepszym wyposażeniem. Oni są bardzo szczerzy. Prosty samochód ma być niedrogi, mają być podstawowe rzeczy. Wiesz, co za to kupujesz i wiesz, co akceptujesz. Tutaj jest inaczej. Swoją ścieżką pewnie ta kamera nie zbierze, ale właśnie tutaj jest salon MG przy Grochowskiej. Kiedyś tutaj była Honda. W tej chwili nawet stąd mam samochód testowy. Natomiast wracając do tej kwestii Daci. Ten samochód praktycznie pod każdym względem, pod takim użytkowym, odczuciowym, jest od Daci lepszy. I teraz może, żeby nie zagłębiać się w jakieś filozoficzne rozważania, Chiny i tak dalej, pytanie, co to spowoduje? Super, jakby to ta jakość tych samochodów spowodowała obniżenie cen innych. Trochę gorzej, jak docelowo spowoduje podwyższenie cen na przykład MG i pozostałych chińskich samochodów. Nie wiem, jak to będzie. Jest jeszcze coś bardzo ważnego. Czy te samochody będą bezawaryjne i jaka będzie obsługa w serwisie czy posprzedażowa? Handlowcy w MG mają dziś prostą odpowiedź dla wszystkich obawiających się awaryjności. 7 lat gwarancji, ograniczone przebiegiem 150 tysięcy. Serwisujesz się w ASO, to masz jeszcze 7 lat assistance. 7 lat. To jest naprawdę bardzo ważny argument i ciężko coś odpowiedzieć będąc na nie. Szczególnie przebywając w tak dobrej klasy samochodzie. Byłem mega ciekawy swoich wrażeń, byłem mega ciekawy tego samochodu, byłem mega ciekawy tych samochodów chińskich i jeśli to naprawdę ma tak wyglądać, jeśli to naprawdę ma tyle kosztować. Są tu oczywiście wady, trudno żeby nie było i może tu warto użyć, szczególnie jak za te pieniądze. Ale tej wielkości samochód, tak zrobiony, tak wyglądający, bo jeszcze o tym nie powiedziałem, jak rozmawiam z kolegami, to każdy tutaj widzi, a to Mercedesa, a to jakiegoś Hyundai'a, no ale to są godne porównania. Fajnie wprowadzić samochód na rynek i żeby cię do Mercedesa porównywali. A ty masz budżetowy samochód, mówię o cenie, nie o wykonaniu. Także może, żeby nie przedłużać. Dajcie znać, czy w chińskim samochodzie już siedzieliście, czy nim jeździliście, a pewnie jest duża szansa, patrząc na to, co dzieje się w tych salonach.
No i przede wszystkim zadam też to pytanie w komentarzu. Co wy dzisiaj byście wybrali? Dacie? Czy już chińską markę, na przykład MG model HS? Ten test rozwiał bardzo dużo moich wątpliwości, ustawił jakąś tam moją optykę na te auta. Będę od nich od dzisiaj naprawdę bardzo dużo wymagał, chociaż może nie powinienem, cały czas patrząc na ceny. Ale patrząc na to auto jako całość, to nie jest nawet kamyczek, tylko to jest bardzo duży kamyk w bucie wielu, dużo bardziej uznanych marek. Pytanie, co z tym wszystkim zrobią oni, pytanie, co z tym wszystkim zrobią Chińczycy i pytanie, co z tym wszystkim zrobicie wy. Czekam na wasze opinie. Jeśli macie sekundę albo nawet pół sekundy, to prośba, oceńcie ten materiał, bo to na przykład pomoże mi w zdobywaniu kolejnych chińskich samochodów, aby producenci widzieli, że te materiały się oglądają. Wiemy, że tak działa YouTube, także serdeczna prośba z mojej strony. No jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, nie chcecie przegapić kolejnych testów, na przykład chińskich samochodów, bo już są omówione, to sobie kanał zasubskrybujcie. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!